10 najbardziej agresywnych państw. 10. Korea Północna. Państwo w Azji Wschodniej powstały w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej. O państwie pewnego małego, pulchnego człowieczka dużo się słyszy, że ponoć mają broń atomową i że zagrażają światu, ale póki co potrafią się tylko mądrzyć i raczej wszyscy wątpią, że kiedyś się wychylą z tej swojej wysepki. I to dlatego tylko miejsce 10. 9. Rosja. Państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji do Oceanu Spokojnego. Rosyjskie imperium stanowi współcześnie jedną z głównych sił na świecie i choć powszechnie uznaje się, że dokonali inwazji na Ukrainę, to prawda jest taka, że mieli jakieś formalne powody do tego, stąd nie było międzynarodowej interwencji. Opowiadam o tym więcej na kanale Światowa Historia. Jeśli chodzi o działania Rosji w Syrii, to Federacja realizuje tam postanowienia sojuszu z Asadem. W związku z tym, że wszystkie działania Rosji są udokumentowane prawnie, stąd tylko miejsce 9. 8. Jemen. Państwo położone w południowo-zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim. Ciężko stwierdzić, które państwo wykazuje się większą agresją, Jemen czy Arabia Saudyjska, ale oba państwa na zmianę demonstrują swoją siłę. Kilka dni temu Jemen dokonał kolejnej manifestacji, wystrzeliwując kilka rakiet w kierunku Arabii. 7. Egipt. Państwo położone w północno-wschodniej Afryce z Półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipcjanie mają napięku z Izraelem, co objawia się m.in. w Strefie Gazy, gdzie dochodzi do porwań oraz ataków militarnych. Arabowie z Egiptu twierdzą, że Izrael powstał bezprawnie i powinno być to terytorium palestyńskie. 6. Pakistan. Państwo południowej części Azji położone wzdłuż Indusu i liczące ponad 200 milionów mieszkańców. Pakistan intensywnie działa na terytorium Kaszmiru. Dochodzi tam do porwań i ataków militarnych. Ponadto działają tam islamskie ugrupowania antyhinduistyczne wspierane przez to państwo. 5. Indie. Państwo położone w Azji Południowej zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Jest to drugie państwo działające intensywnie w Kaszmirze, zaś ich ataki są często wymierzane w jednostki pakistańskie. Indie są odpowiedzialne za wiele bombardowań oraz zamachów. Biorąc pod uwagę potęgę armii indyjskiej, są oni realnym zagrożeniem. 4. Izrael. Państwo na Bliskim Wschodzie położone w Azji Zachodniej na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Na tak wysokie miejsce na tej liście ma wpływ kilka faktów. Izrael działa intensywnie w Strefie Gazy, a zarazem stanowi realne zagrożenie dla państw arabskich. Ponadto Izrael jest państwem, które nie patyczkuje się i wszystko musi być tak, jak oni chcą. W grę nie wchodzą negocjacje. Ponadto trzeba wspomnieć, że Izrael ma naprawdę świetnych żołnierzy, a ich komandosi i antyterroryści to prawdziwi mistrzowie. W końcu to właśnie izraelscy antyterroryści szkolili polskich policjantów, którzy następnie przejęli aż 12 samolotów z rąk porywaczy. 3. Chiny. Państwo w Azji Wschodniej. Moim zdaniem to taka trzecia rzesza Azji. Z jednej strony gospodarczo wyniszczają Europę, wysyłając do nas to badziewie ze swoich fabryk, w których pracują niewolnicy, z drugiej okupują Tybet i są poważnym zagrożeniem dla Tajwanu. 2. Turcja. Państwo położone w Azji na Półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie ze stolicą w Ankarze. Biorą oni udział w konflikcie w Syrii, a ostatnio dokonali inwazji na Kurdystan. Od ich gry politycznej zależne są największe potęgi współczesnego świata. Trzeba przyznać, że w dużej mierze to oni rozdają współcześnie karty. 1. Stany Zjednoczone. Państwo federacyjne w Ameryce Północnej. Amerykanie mają bardzo specyficzne podejście do wojny i nieważne, kto jest prezydentem. Od czasu do czasu lubią sobie powiedzieć: o, tam jest źle, wpadniemy z naszą demokracją. I absolutnie nikogo nie interesuje, że to jest daleko od nich, albo nie realizują żadnych traktatów pokojowych, jak na przykład Rosja. Po prostu wpadają, robią bałagan i zwalają winę na kogoś innego i nikt z tym nic nie robi. I dlatego to jest takie groźne. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Pamiętajcie również o kanale Nie Zmyślam, na którym dowiecie się więcej o konkretnych państwach. Prawda? Polecam serdecznie. Cześć.